serdecznie. Dzisiaj pokazałbym, jak robię szaszłyki z fileta drobiowego z ryżem z curry. Także zapraszam na filmik. Tu pierwsze zrobię szaszłyki. Także najpierw se to wszystko zamarynuję. Tu do pieprzu, taką mieszanka mam pieprzów. To jest taki inny pieprz, ostry dość, fez mocny. Trochę cosku. Chili. I papryka czerwona. Trochę oleju z działyżki. Jeszcze sobie trochę to posola. Okay. Teraz wydam na dziwusę. Najpierw sobie papryka. Filet. Kiełbasa. Cebula. Boczek. Następny filet. Papryka. Kiełbasa i cebula na końcu. Tu mam mniejsze te patyki. O, se boczek mi wlezie. Jeden. Tak robię też z innymi. Papryka sobie dam. Filet. Cebula. Najpierw sobie zrobię szaszłyki, a potem będę robił do tego ryż. Ryż będę robił też z warzywami. Cebula i kawałek boczu. I tak sobie nadziwocie wszystkie. Ja sobie nadzieję teraz wartko. Tak. I sam z ostatniego se robię. Ponabijałem sobie wszystkie. Tak wyglądają szaszłyki drobiowe Hanysa. Także zaraz będę piek i szykował ryż. Sam już mam szaszłyki fertyż. Do ekse na bok. Teraz będę robił ryż. Trzy paczki ryżu mam. Opis jak zawsze ostawiam pod filmikiem. Jak klikniecie w tym prawy trójkąt, tam będziecie mieć. Także ryż jak będziecie ważyć, żeby nie był za fez miękki, żeby był taki twardszy trochę. Papryka i pieczarki se przepieka, przesmaża. No, także będę dalej wszystko pokazywał. Tak, ryż już rzek se wstawił, waży mi się. Taka jest ze 4 łyżki oleju, 4-5 łyżek. Waży, okay. Teraz se przesmaża pieczarki. I za chwilę będę smażył te papryki Santis. Ale najpewniej mi się przesmażą pieczarki. Dobra. Pieczarki już mi się przesmażyły lekko. Także wciepuję teraz papryka. Tak. Przemieszam. Dobra. Teraz se wciepna jedna łyżka wegety tak płasko. Reszta by na potem wszystko doprawił. I sobie to przemieszam jeszcze i ostawiam, niech mi się to wszystko jeszcze przepiece. Tak, i pieczarki już mi się przesmażają z papryką, reszty już mi się waży. Także teraz będę sobie piek szaszłyki. Ok. Sobie po układu.
Wydaje piek kaj na 170, 180 stopni, kaj około 40 minut. Musicie patrzeć, czy wam się kaj nie przypolają. Jakby wam się kaj przypolały, to sobie doleć trochę wody. Nie wlezą mi wszystkie, tak żeby da musiał je piec na innej blasze, to jest. I tak je wciepuję do piekarnika. I warzywa mi się przesmażyły. Dobra, teraz se to sosków ciepna, sosnek już jak se przegniót. Kaj ze 5-6 ząbków miałek sosku, takich większych. Teraz se to trochę doprawia. Łyżka kaj kurkumy. Jeszcze sobie tak da. Pieprzu. Trochę chili. I dowomino trochę soli jest se, bo jak już ryż ważył, tak już jak se woda posolił ze ryżu. Teraz się to wszystko wymieszą. Musicie to lekko tak mieszać i fajnie do góry to przeciepywać, żeby mu się to nie rozwaliło i tak ociapa, żeby mu się nie zrobiła z tego. Tak. Znowu wymieszane. Teraz jedno skosztuję. Ok, ja se trochę dodam. Jeszcze jedna łyżka do cury. Wtedy jeszcze chyba tam pomylił trochę prędzej, powiedział kurkuma. Ma być cury, nie? I trochę pieprzu. Dobra. I tak chyba wszystko nie smakowało. Dobra. Tak. Ryżmu dobrze doprawiony, wszystko mi pasuje. Wy se doprawcie do smaku. Mieszajcie to na ciepło. I co? Saszłyki mi dołazą, także za chwilę obejrzycie wszystko na talerzu. I sami z moją saszłyki fertyś. Piekłem jakieś 50 minut. Tak wyglądają. Zaraz na talerzu wam pokazał z ryży. Hanes już ma ryż ze saszłykami na talerzu. Ryż podawać na ciepło, jak będziecie go robić. Życzę wam smacznego, pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć!